Halo, witajcie na naszym kanale. Ja jestem Lena, to mamusia i mam blond włosy. Tak. I dziś będziemy otwierać paczkę. Którą... Ja chciałam powiedzieć. Okej. Okay. Dzisiaj będziemy otwierać taką paczkę dla Fini i Fini będzie miała takie przyciski stajec, na ból, sobie. Okej, okay, ja to wytłumaczę. No jakoś miesiąc temu, albo i w sumie dłużej. Mogę otwierać? Może otwierać. Dostaliśmy paczkę z przyciskami, nie wiem czy widzieliście, na TikToku są takie popularne. Nie zrób sobie krzywdy tymi rzeczkami. Filmiki, gdzie są przyciski, nagrywać tam swój głos, piesek klika i mówi, że chce przykładowo siusiu. No i zobaczymy, czy Fini tego nauczymy. No mi zadrukuje ok. I nauczymy naszego pieska mówić. Współczuję sobie o 6 rano, jak się nauczy mówić siusiu, 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 siusiu. To jest smakołek dla pieska. A ja to? Tu są przyciski, no. Będzie do pękania? No, to pękaj. Zatnij się uszy. No, zatnij się. Ha, fajnie to było. I czy jest to takie jedno? Nie, nie ma już nic. Mamy przycisk. Jaki kolor? Czerwony. Czerwony i mamy baterię do tego. Ja też mam czerwony. A tu ja co to? A nie, ty masz różowe. To ty jesteś daltonistką? Aha. Lena otwiera opakowania, ja wkładam baterię. Cicho tam, tylko nie mamy, bo... Ale to nie powiedziałam, ja to było jak mój głos, no nie? Raz, dwa, trzy. Jak mój głos? To jest mój głos. Ale jak mój głos, no patrz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, to jest jak mój głos. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No teraz by się ten nasz głos nagrał. Patrz. Lena jest niegrzeczna. Dobra, ja chyba nawet nie wiem, jak to działa. Mama, byle co gada. Usiadły dwie blondynki do 5 przycisków. Ogólnie z tego co ja czytałam, to powinnam sobie przesunąć tylko na nagrywanie. No, nie wiem, kiedy, no i cześć. Nie wiem kiedy mam to mówić. Teraz popsuliśmy. Nie polecamy, tandeta. No nie, ja chcę go mieć. O! Ale... Tylko dało. Dobra, do d... Bez czerwonego, mamy jednak dwie blondynki i 4 przyciski. Dobra, zielony to będzie spacer, bo nie wiem czy psy widzą kolory, ale mi się kojarzy zielony ze spacerem. Na dwór. Co ja robię ze swoim życiem? Muszę go nacisnąć faktycznie. Na dwór. Cześć, mamusia tu jest. Dobra. No powiedz jeść, ale czekaj. Jak piknie. Jeść, Fini. To z tej Fini mogło być, ale okej. Jeść, Fini. To jest głośne. No, nie wiem. To na razie musimy jeść. Fini, jedzenie, Fini. Fini i jedzenie. Siadaj, Fini, z nami. Ja mogę. Czy ja mam nacisnąć? Nie, czekaj. O, ona łapkę daje, misiu. Poczekaj chwilę. Poczekaj, kochanie. Czekaj. Kochanie, spokój, Fini. Siad. Ja nic nie mam. Ta bateria nam padnie. Fini, popatrz. Dobra, już jeden dostaniesz. Ale uspokój się. Boże, jaki to jest godomor. Wygląda... Wyglądam jakbym w stanie karmić. Uspokój się. No ja widzę piona. O nie. To nie przejdzie. Fini, tutaj. Tu uderz tą łapą. No to tak łapą, ale tu uderz. Tu. Fini, nie mamy. Ła, kręgosłup mnie boli od tego schylania się. Lena, Fini, kurczę, mielą mi się imiona. Fini, patrz. Fini, spokój. Mogłam tego nie otwierać tego jedzenia. Patrz, Fini. Super jeść, Fini, super jeść. Nie wiem, czy dobrze ją uczę. Ja tak uczyłam ją wcześniej, wszystkich komend, więc jakoś szło. No co, no nauczymy jej tak szybko tej komendy. Na TikToku widziałam, że babeczka nauczyła psa.
dwóch przycisków i zajęło jej to pół roku, jeżeli dobrze mówię, żeby was nie skłamać. No nic, będziemy ćwiczyć dziennie. I głąbie małej. Jeść, a... Patrz, jest przycisk? Jeść. Super jeść, super jeść. Ja myślę, że to może być sposób faktycznie, żeby ją nauczyć i dawać jej to, żeby sama to przez przypadek kliknęła. Demona, ty jest coś takiego? Taki duży to dla dużego psa. Taki duży to dla dużego. O, no ci... No, ale miałaś nacisnąć. Ale mocniej. Tu, patrz, łapa. Łapę daj tutaj. Ona ma takie... Mam cię, daj mi tego smakołyka, o co ci chodzi? I patrz, i ty musisz nacisnąć. Możesz nosem, patrz. Jeść. To nie przejdzie. No śliczne rondo, ale usiądź. Jeść. Super jeść, widzisz? O to mi chodzi. Tak więc, jeżeli podobał wam się taki odcinek i chcecie zobaczyć, jak sobie Fini będzie z tym radzić, no bo dzisiaj to pierwszy dzień, to musicie być dla niej wyrozumiali, że jeszcze nie umiem mówić, mamo, ale będę do ciebie mówić, prawda? Jeżeli podobał wam się taki odcinek i chcecie więcej właśnie odcinków, jak Fini sobie radzi, jeżeli będziemy widzieć jakieś postępy u niej, to koniecznie stawcie łapki w górę, subskrypcję, przypominamy o dzwoneczku. I widzimy się w następnym odcinku.